Przebudowa ulic Królewskiej, Podchorążych oraz części Bronowickiej między Alejami Trzech Wieszczów a pętlą Bronowice rozkręca się w najlepsze. Budowlańcy 13 listopada rozpoczną kolejny etap tego gruntownego remontu. Ruszy demontaż pozostałej części starego torowiska na Bronowickiej do pętli Bronowice. Jest to konieczne, żeby ułożyć nowe warstwy podbudowy nowego torowiska. Taka operacja trwa już na Królewskiej. Dopiero na nowych warstwach specjalnych geowłóknin oraz kruszywa zostanie wylana betonowa płyta. Dopiero na niej zostanie położone nowe torowisko. Taka operacja nie ominie także tego skrzyżowania. W tym momencie prace budowlane muszą się rozpocząć na skrzyżowaniu ulicy Głowackiego i Piastowskiej, a w związku z czym autobusy, które z tego skrzyżowania korzystają, będą musiały do Bronowic przejeżdżać w inny sposób. Zmiana trasy autobusów zastępczych linii 704 i 713 w drodze do Bronowic rozpocznie się tu. Autobusy zamiast skręcić w Podchorążych pod Uniwersytetem Pedagogicznym pojadą prosto w Smoluchowskiego. Dalej Lea, Rydla, Młodej Polski do Bronowic. 713 zostaje na przystanku Wesoła, a 704 pojedzie do pętli w Bronowicach. Z powrotem autobusy pojadą Przybyszewskiego, Zarzeczem, Lea i Smoluchowskiego do Kazimierza Wielkiego. Nie zakładamy, żeby czas przejazdu się zmienił. Tak jak mówię, najwięcej zależy od tego, jakie warunki ruchu te autobusy będą miały. Między Kazimierza Wielkiego a Bagatelą autobusy pojadą bez zmian.